Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, ja mam takie pytanie, panie ministrze. Mamy nie do końca i do końca jasną sytuację, jeżeli chodzi o stosowanie przepisów kodeksu pracy i z tym związanych przepisów problematyce, o której dzisiaj rozmawiamy. W stosunku do pań, które są matkami, a pełnią służbę wojskową w innych formacjach jak policja, ale też na przykład są sędziami czy prokuratorami. I stąd moje pytanie. Chciałem się upewnić, że przepisy, które w tej chwili, te ułatwienia, które w tej chwili wprowadzamy, będą dotyczyły tego typu osób, które pełnią służbę, a nie do końca wprost, jest to, przecież nie jest to stosunek pracy, ale kodeks pracy powinien być stosowany odpowiednio. Czy będzie to dobrodziejstwo również rozciągało się na tego rodzaju osoby i czy państwo jako resort koordynujący de facto tą sferę zajmujecie się monitorowaniem tych niejasności interpretacyjnych i czy w zakresie pomocy matkom czy rodzicom, szerzej rzecz ujmując, którzy mają okazję pracować w tego rodzaju formacjach albo być sędziami lub prokuratorami, będziecie państwo starali się te wątpliwości rozstrzygnąć albo jakieś inicjatywy ustawodawcze w tym zakresie, w tym kierunku są przewidywane w najbliższych miesiącach? Dziękuję bardzo.